Dzień dobry. Ni men hao. Dzisiejsze zajęcia znów przeznaczone są dla bardziej początkujących przede wszystkim, czyli zajmujemy się tą bardzo króciutką formą 13-ruchową. Oczywiście wykonamy ćwiczenia podstawowe, wykonamy formę 13-ruchową w całości, natomiast skupimy się tym razem na drugiej z trzech sekcji formy 13-ruchowej, zatem na sekwencjach 6, 7 i 8. Ale najpierw mały rozruch, spokojnie prawe ramię krąży do tyłu. Celem tych ćwiczeń jest takie przygotowanie się, troszkę właśnie rozluźnienie, wstępny relaks, delikatne ruchy, świadomie wykonywane, pozwalają wyeliminować niepotrzebne napięcie, pozwalają troszkę się właśnie tak odprężyć, rozluźnić ciało, przygotować je do dalszych ćwiczeń. Teraz lewe ramię do tyłu. Spokojne krążenia bioder. W ten sposób wykonujemy ruch lewą dłonią, obracając przedramię dłoń, wyginając nadgarstek. Prawa. Ósemkę kreślimy prawą stopą. Bez pośpiechu, niezbyt intensywnie, wczuwając się w relaks, w wygodę. Lewa stopa. Proszę zauważyć, że tutaj do tyłu trochę kolano się zgina, także ruch jest i w stawie kolanowym, i w stawie biodrowym.
troszkę ciało się podczas tego ruchu może skręcać, więc również w tym drugim stawie biodrowym występuje ruch. Teraz górna część tułowia nieruchomo, kolana lekko ugięte, miednica wiruje. Bez pośpiechu, powolutku, spokojnie. Drugą stronę. Nogi, biodra nieruchome. Pochylamy się, tak garbimy się do przodu, wyginamy włók kręgosłup. I wykonujemy takie krążenia, przetoczenia. Wyginam się w jedną stronę, wyginam się do tyłu, w drugą stronę, znów do przodu. Cały czas wyginając kręgosłup. I w drugą stronę. Luźne skręty. Przenoszę ciężar, druga stopa jest podciążona, jej pięta się unosi w sposób pozwalający nam na duży, swobodny skręt. I obraca się tutaj ciało i kręgosłup też się dodatkowo skręca. Patrzymy do tyłu. Za siebie na każdym ruchu. Zatrzymujemy się. Ramiona opuszczone. Swobodny oddech. Relaks. Za chwilę przejdziemy do zestawu ćwiczeń podstawowych. Junbei Shi, czyli pozycja przygotowawcza. Hai Shi, zaczynamy. Ćwiczenie Shang Xia Mao Dun. Mówi się też Shang Xia Mao Dun Zhuang lub Shang Xia Mao Dun Shi. Thank you.
Przechodzimy do następnego cięgi, czyli lunge'a i z krokami do przodu. I będziemy wykonywać na przemiennie. Cięgin i hautway, czyli lunge'a i z krokami do przodu i laoyue z krokami do tyłu. To ile kroków do przodu, ile kroków do tyłu, zależy od tego, ile mamy miejsca. Powoli, delikatnie, na luzie, dokładnie, ale bez nadmiernego starania się. Czasem właśnie mówi się o tym, że powinno się ćwiczyć, czy że nie, że ćwiczy się, że trenuje się, tylko mówi się war, czyli bawić się, albo szłaj, to też inny termin o podobnym znaczeniu. Taka beztroska, dziecięca zabawa, ale bardzo spokojna. Centrum prowadzi. Tam zaczyna się ruch. Cały czas świadomy. Centrum poruszamy. Ono przemieszcza ręce. Ono prowadzi ręce. Staramy się, ale pozwalamy
żeby uwaga została pochłonięta przez to skupienie na odczuciu tego ruchu.
Thank you.
Shang Xia Mao Dun. Ostatni nacisk, rozluźnienie, show 3. Zakończenie, sekwencja kończąca, ruch kończący. I siusi, czyli odpoczynek, odpoczywać. Przerwa bardzo często tam, gdzie w Chinach jest coś zamknięte na moment przerwy obiadowej,
wisi wywieszka właśnie Siusi, odpoczywać, odpoczynek. A więc możemy sobie teraz troszkę pochodzić po parku, czyli po Gongyuan, tak się po chińsku nazywa park. Gong, wspólny, yuan, ogród. Przerwie kolejna mała ciekawostka, taka książka. Cóż to jest za książka? Otóż ona poświęcona jest właśnie temu naszemu stylowi Taijiquan, z tym, że w wersji zmodyfikowanej przez mistrza Chengu An, ta wersja nazywana jest Xingjia, nowa rama. Mistrz Chengu An mieszkał w mieście Xintai, które jest położone niedaleko od Handanu, a więc i od Guangfu, kolebki naszego stylu. Wiele osób w Xintai ćwiczyło i ćwiczy styl Wu. Bardzo często byli to i są to muzułmanie, więc również muzułmaninem był tenże Chengu An. On od dzieciństwa uprawiał różne style, w tym właśnie takie, które popularne były w środowisku muzułmańskim, więc na przykład Chaquan, taki rodzaj tak zwanej długiej pięści, czy Xin Yi Chuan, ale poznawał też Xin Yi Chuan, Xin Xin. Podobna nazwa, systemy spokrewnione, w jednym przypadku pisze się N, w drugim przypadku pisze się NG, wymawia się jako N tylno językowe. Uprawiał też bagła i uprawiał styl Wu Taijiquan. W późniejszym wieku, opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach, wykorzystując elementy i koncepcje z tych wszystkich systemów, które poznawał, zmodyfikował formę naszego stylu, znacznie ją rozbudował, tworząc swoją właśnie odmianę, która jest znana jako nowa rama stylu Wu. Jeszcze o tej książeczce, taka mała ciekawostka. Ja ją zakupiłem w Pekinie gdzieś tak w 89 lub 90 roku, zaraz na początku swojego pierwszego tam pobytu. Ona, jak tutaj sprawdziłem, została wydana w roku 1988. Zatem gdy przyjechałem wtedy do Chin, do Pekinu, na to stypendium, na którym przebywałem, oczywiście wszelkie możliwe książki, które dotyczyły Taijiquan, czyli tak zwanego Tai Chi, musiały trafić do moich rąk. Musiałem je zakupić, sporo część swojego stypendium właśnie przeznaczając na zakupy tych książek, których później część wysyłałem do Polski, do domu paczkami, a część później po drugim roku pobytu w wielkich torbach zabrałem sobie, wracając do Polski, wtedy koleją transsyberyjską. Także
ta książka właśnie o tym stylu Wu była jedną z pierwszych książek na temat Tai Chi Chuan, które kupiłem w Chinach. A po tej małej przerwie zapraszam teraz do wspólnego wykonania formy 13-ruchowej. Zaczynamy. Ciszy. Zło, Jo, Lanja i. Danbian, Tishou Shangshi, Pai Yangchi, Zuo Yao. Low Xi Aobu. Ban Lan Chui. Zhu Feng. Sebi. Wan Gong Shehu. Lan Zha Yi. Shuang Fan Guan Er. Shuang Bao Chui. Shou Shi. Teraz skupimy się na drugiej z trzech sekcji tej mini formy, a więc sekwencja szósta, Low Xi Aobu, czyli pomiecenie kolana, tak zwany skośny krok, Ban Lan Chui, czyli przytrzymanie, czyli odprowadzenie, przytrzymanie i uderzenie, oraz Zhu Feng Si Bi, czyli jakby zamknięcie, czy pozorne zamknięcie. Tutaj skończyliśmy białą gęś, piątą sekwencję. I teraz. Lewe pomiecenie kolana. Przejście, prawe pomiecenie kolana, o, z takim ruchem kończącym. Zaczynamy przejście do następnej sekwencji i tutaj mamy to odgarnięcie,
przytrzymanie, uderzenie. Pozorne zamknięcie. Wykonam to teraz w tą stronę, więc proszę się przyjrzeć. Skręt z przysiadem, odwiedzenie, tu ustawiony skośnie, omiecenie kolana, lekki skręt, dalszy skręt, dłonie po łukach wędrują, przechodzę do przysiadania, o, zaczynam się już lekko w prawo skręcać, ale jeszcze nie za dużo, wysuwam nogę, nie jestem jeszcze tutaj skręcony, jeszcze jestem skręcony tutaj z kością ustawiony w lewo. O, tak, żeby w tej fazie wykonać ten ruch i ustawić się na wprost tutaj. Wycofanie stopy. Trochę ciężar się cofa i teraz ściągnięcie przysiad na nodze zakrocznej. Palce z przodu się podniosły. Podnoszę się, ręce do dołu. Opadam, ręce się podnoszę. Tutaj to właśnie. Odgarnięcie. Przytrzymanie. Uderzę. Pozorne zamknięcie. Nie omawiam dzisiaj wszystkich szczegółów. Daje możliwość zauważenia pewnych rzeczy, które mogły być wcześniej przeoczone. Natomiast dokładniejsze objaśnienie każdej z sekwencji już wcześniej było sfilmowane. Także jeżeli jest taka potrzeba, to proszę do tamtych nagranych lekcji wracać. A te zajęcia poświęcone są bardziej na to, żeby ćwiczyć. Chociaż przy okazji też na niektóre elementy zwrócę uwagę, niektóre elementy zostaną przypomniane. Przysiad, skośne ustawienie, odwiedzenie, nadal było skośne ustawienie, tam się za bardzo nie skręcamy jeszcze. O, tutaj jest na wprost. Prawo skręt, w prawo, jeszcze troszkę w prawo. O, już się przygotowuję w lewo, ale jeszcze nie za bardzo. Jestem skośnie ustawiony. O, tutaj jestem ustawiony na wprost. Chwycenie ręki przeciwnika, pociągnięcie, obrócenie. Odprowadzenie, przytrzymanie, uderzenie, skręt w lewo, skręt w prawo, skręt w lewo, nacisk, tylko przestaję naciskać, jeszcze poczucie rozluźnionego opadania. Przenoszę ciężar i ruch po takim łuku troszkę do góry.
skończyliśmy. Janczy, miał tą sekwencję. Postójmy tutaj chwilkę w tej pozycji. Wyeliminujmy niepotrzebne napięcie. Zrównoważmy pozycję ciężar na nodze wykrocznej prawej. Zatrzymamy. Wykonam to teraz z zatrzymaniami, więc proszę ćwicząc jednocześnie uważnie obserwować i zatrzymywać się w tych samych punktach i wykorzystywać ten moment właśnie, żeby skorygować pozycję, wyeliminować niepotrzebne napięcie, zrównoważyć się, lepiej poczuć ciało. Dobrze, a teraz wykonajmy to troszkę płynnie, ale powolutku. Jak muchy w smole. Jakbyśmy czuli opór powietrza, ale jednocześnie bardzo delikatnie. Na zakończenie wykonamy formę 13-ruchową, delikatnie odprężeni, płynąc z ruchami, bawiąc się tym ruchem, ale w taki spokojny sposób, nie starając się.
zaczyna. Zaczynamy się przechadzać, spacerować, odprężeni, wyciszeni, pogodni. I na tym dzisiejsze zajęcia zakończymy. Zajdzień, czyli do widzenia.